Drodzy Państwo, dobry wieczór. Witamy w Centrum Innowacyjnej Edukacji na drugim wykładzie jubileuszowej 30. edycji medycznej wśród Centrum Nowoczesności i Wiedzy w Centrum Innowacyjnej Edukacji. Witamy osoby, które są dzisiaj tutaj razem z nami na miejscu, ale także te osoby, które będą oglądały wykład online. Pozdrawiamy bardzo serdecznie i informujemy, że będzie można na Facebooku zadać pytania, które my później panu profesorowi będziemy mogli odczytać. A naszym gościem jest doktor habilitowany Wojciech Szczęsny, profesor UMK z Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, jeden z moich trzech najlepszych mówców całego cyklu medycznych śród i mówię to naprawdę z wielką powagą, bo w sposób bardzo interesujący, rzeczowy potrafi przedstawiać różne rzeczy. Śmieliśmy się przed dzisiejszym wykładem, że rok temu, gdy był wykład pana profesora w marcu 2020 roku, to dzień później nas zamknięto. Mamy nadzieję, że tak nie będzie i będziemy mogli spotykać się razem z państwem. Kolejny wykład będzie dopiero w styczniu 2022 roku, więc też już warto sobie gdzieś to wszystko zaplanować. Ja nie przedłużam, doktor habilitowany Wojciech Szczęsny opowie nam dzisiaj o chirurgicznych i okołochirurgicznych nagrodach Nobla, a ja tylko powiem, że mikrofon na pana profesora czeka tam na mównicy. Dziękuję bardzo, Marcinie, za takie piękne zapowiedź mojej skromnej osoby. Mam nadzieję, że teraz odwrócimy tę sytuację, że ten wykład stanie się otwarciem większym ośrodka. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie, bardzo dziękuję tym osobom, które siedzą teraz przed monitorami i oglądają. Bardzo przepraszam za pomyłkę w dacie, ale ten wykład miał już miejsce w Bydgoszczy, to jest data bydgoskiego, ale do tego wykładu coś dołożyłem, ale zostawię to sobie na koniec, czego nie było w Bydgoszczy, bo może być tylko w Toruniu, ponieważ proszę Państwa, środy medyczne narodziły się w Toruniu. Ja o tym powiem na końcu wykładu, dlaczego środy medyczne się narodziły w Toruniu i dlaczego ja tak lubię wykładać w Toruniu, w moim rodzinnym mieście, a jestem jakieś 500 metrów od miejsca, w którym mieszkałem. Chirurgiczne, około chirurgiczne nagrody Nobla. Otóż chirurdzy też dostawali nagrody Nobla. Tutaj widzą Państwo wręczenie nagrody Nobla naszej wielkiej pisarce Oldze Tokarczuk. Niestety dość dawno nie otrzymaliśmy nagrody Nobla tej naukowej, a skoro już o naukowych i medycznych, to przyznawane są od roku 1901. Jak widać 112, tutaj już doliczyłem te osoby, które za kilka dni w Sztokholmie odbiorą z rąk króla Szwecji tą nagrodę. I widzą Państwo z dziedziny fizjologii i medycyny, czyli jest to nie tylko medycyna ta kliniczna, ale również fizjologia. Tak szczerze mówiąc, od już chyba kilkudziesięciu lat są to wyłącznie nauki podstawowe. Nikt już nie dostaje nagrody Nobla za jakąś innowacyjną operację czy jakąś terapię. Raczej są to badania podstawowe. Niemniej 39 osób otrzymało tą nagrodę jako jeden laureat, 34 otrzymało we dwóch lub we dwoje, a 39 nagród przyznano trzem laureatom. 12 kobiet. Jako jedyny laureat była Barbara McClintock, to była genetyk amerykańska. Najmłodszy Frederick Banting, powiemy o nim dwa słowa, 32 lata, najstarszy Peyton Rus, 87 lat. Tyle historii tych nagród Nobla, a teraz przejdźmy do tych Nobli za skalpel, jak to tutaj nazwałem. Trzy nagrody Nobla za skalpel, będzie czwarta, która się w pewnym sensie będzie łączyła ze skalpelem, choć jej laureat nigdy skalpela nie dotknął. Kogo my tutaj mamy? Mamy Emila Teodora Kochera, mamy Alexisa Carrella i mamy Josepha Mareya. Za chwilę o nich opowiem. Nagroda 909, 912 i 990. I chyba to była ostatnia nagroda, którą dostał Marey za rzeczywiście metodę operacyjną. Zaraz powiem o co chodzi. Teodor Kocher. Proszę Państwa, nazwisko niezwykle znane w medycynie. To nazwisko dziesiątki tysięcy razy prawdopodobnie jest wymawiane codziennie na salach operacyjnych świata, ponieważ jedno z narzędzi chirurgicznych nazywa się Kocher. Ja za chwilę to narzędzie pokażę i powiem, na czym polega jego konstrukcja. Poza tym eponimów związanych z nazwiskiem Kocher jest bardzo dużo, też za chwileczkę o nich powiemy. Urodzony w zamożnej rodzinie w pobliżu Berna w Szwajcarii, studia, jak Państwo widzą, kończył w 1865. Następnie odbył podróż do Francji i Anglii, gdzie pogłębiał swoją wiedzę medyczną. Tutaj, proszę Państwa, trzeba powiedzieć jedną ważną rzecz. Rok 1865.
Zaczyna się druga połowa XIX wieku. Jest to okres największych zmian w chirurgii. Niedawno weszło znieczulenie ogólne, które otworzyło możliwość wykonywania wielkich operacji, a cały czas jeszcze trwa walka o wprowadzenie zasad aseptyki i antyseptyki do chirurgii, w której Kocher częściowo też weźmie udział. Te dwie rzeczy, te dwa wynalazki, te dwa odkrycia otworzyły bramę do wielkiej chirurgii, którą między innymi Kocher uprawiał. Tak zwane venia docendi, czyli możliwość wykładania, otrzymuje w 1869 roku. Odpowiada to mniej więcej naszemu tytułowi doktora habilitowanego. W wieku 31 lat zostaje profesorem i szefem katedry. I pozostaje nim do końca swojego życia, do śmierci w 1917 roku, mimo bardzo wielu ciekawych propozycji, praktycznie z całego świata, również ze Stanów Zjednoczonych. On wprowadził właśnie wspomnianą już zasadę aseptyki, antyseptyki do chirurgii swojej, w swoim ośrodku. Był doskonałym operatorem. Przede wszystkim zajął się problemem tarczycy. Dlaczego? Gdyż w owym czasie w Szwajcarii był z tym pewien problem. Niedobór jodu, który w tym kraju miał miejsce, powodował, że wiele osób cierpiało na wolę tarczycy. Stąd też zaczął Kocher operować tarczycę. Na początku były to tyroidektomie, czyli usunięcie guza gruczołu tarczowego w całości. Niestety, proszę Państwa, okazało się dość szybko, że całkowite usunięcie gruczołu tarczowego powoduje niedoczynność tarczycy i niestety śmierć. Więc zmieniono paradygmat tej operacji na subtotalną tyroidektomię, czyli pozostawiano część miąższu. Natomiast problem został rozwiązany, kiedy do farmakologii wprowadzono preparaty tyroksyny oraz zaczęto jodować sól. Niemniej, proszę Państwa, tutaj mamy dyplom noblowski Kochera, który otrzymał za pracę nad fizjologią, patologią i chirurgią gruczołu tarczowego. W jego ośrodku wykonano 7052 operacje tarczycy, z czego on sam wykonał 5314. To jest naprawdę olbrzymia liczba. Przy czym trzeba powiedzieć, że jest to, proszę Państwa, przełom XIX i XX wieku, kiedy technika operacji jeszcze nie była tak doskonała, jak dzisiaj, nie było tak doskonałych narzędzi, jak choćby neuromonitoringu, czyli takiego urządzenia, które pozwala nam na identyfikowanie nerwów, które przebiegają w pobliżu tarczycy i których uszkodzenie może spowodować dość poważne konsekwencje. No właśnie, wspomniałem o tych eponimach. Cięcie Kochera, manewr Kochera w chirurgii dwunastnicy, repozycja zwichniętego barku sposobem Kochera i wreszcie narzędzie chirurgiczne, o którym powiedziałem. Mamy właśnie tutaj to narzędzie. Czym ono się charakteryzuje? Otóż ono się charakteryzuje tym, że mamy tutaj, to są kleszczyki, na końcu których mamy takie ząbki. Na jednej blanszy, jak to mówimy, czy na stronie tego narzędzia mamy dwa ząbki, na drugiej mamy jeden ząbek i one tak na siebie zachodzą. Jest to narzędzie do uchwycenia tkanek w czasie operacji, dość mocnego uchwycenia tkanek, na przykład powięziowych, mięśniowych czy skóry do wycinania. To jest narzędzie dość traumatyzujące, czyli uszkadzające tkankę, więc przeważnie to, co chwycimy tym Kocherem, no trzeba potem wyciąć, tak? Czyli jest to takie narzędzie chwytne do ewentualnego wycięcia tych tkanek. Cięcie Kochera macie Państwo tutaj po stronie lewej. Jest to cięcie pod prawym łukiem żebrowym. Cięcie najczęściej stosowane w chirurgii wątroby lub w chirurgii pęcherzyka żółciowego. Wreszcie nastawienie barku, czyli jeśli dochodzi do zwichnięcia barku, czy to urazowego, czy tak zwanego nawykowego, kiedy dochodzi do osłabienia struktur więzadeł w obrębie barku, może dojść do właśnie zwichnięcia tego barku i wykonanie tych ruchów, które są tutaj na tych rysunkach pokazane, powoduje, że to ramię jakby z powrotem główka kości ramiennej wchodzi w panewkę,
tego stawu i przywracamy ten status, który powinien być. Oczywiście trzeba po takim zabiegu na czas jakiś ramię unieruchomić. I wreszcie manewr Kochera. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, macie Państwo ten rysunek po prawej stronie, ale lewy rysunek, tak? Tam widzicie Państwo taka przerywana linia i to jest miejsce, gdzie nacinamy tkankę łączną, która utrzymuje dwunastnicę, bo to jest dwunastnica przy tych hakach, utrzymuje dwunastnicę, przytrzymuje do tylnej ściany brzucha i jeżeli my przetniemy te tkanki i tą dwunastnicę tak troszeczkę odsuniemy i to właśnie nazywamy manewrem Kochera, to odsłaniamy głowę trzustki, a także naczynia, które dążą do wątroby, które również jest tam żyła główna, dolna żyła wrotna. Za chwileczkę o tych naczyniach powiemy przy innej okazji. Czyli ten manewr Kochera jest niezwykle ważny przy operacjach dwunastnicy, przy operacjach trzustki. No właśnie, za chwilę powiemy o tych naczyniach krwionośnych, bo one będą bardzo ważne dla nas. Alexis Carrel, francuski chirurg urodzony w Lyonie. Ojciec jego zmarł dość wcześnie, matka odziedziczyła fabrykę koronek. To wbrew pozorom jest to bardzo ważna informacja, ponieważ Carrel dzięki temu był obeznany z nićmi, z różnego rodzaju ściegami, węzłami, igłami, co pomogło mu w jego odkryciu, w jego wynalazku, za który otrzymał Nagrodę Nobla. Ukończył medycynę na tamtejszym uniwersytecie w Lyonie i proszę Państwa, w 1894 był świadkiem zamachu terrorystycznego wykonanego przez anarchistę na prezydenta Francji Sadi Carnota, który odwiedził wówczas Lyon. Carrel był świadkiem wykładu, był uczestnikiem wykładu, który Carnot przeprowadził na Uniwersytecie Lyońskim i po wyjściu z tego wykładu, dosłownie kilkadziesiąt minut po tym, został pchnięty nożem. To anarchiści wówczas przyjęli taką metodę mordowania osób wysoko postawionych. Jedną z ofiar również była słynna Sisi cesarzowa, ona również, zdaje się, o ile pamiętam, w Szwajcarii, w Genewie została pchnięta. To był chyba bodajże ostatni z takich wielkich zamachów terrorystycznych na znane osoby. Jakby nie było, proszę Państwa, Carnot został pchnięty nożem, który uszkodził, są tutaj różne doniesienia w literaturze, albo żyłę główną dolną, albo żyłę wrotną. Żyła wrotna jest to żyła, która doprowadza krew do wątroby, od jelit ogólnie do wątroby. Są to potężne naczynia, z których właściwie krwotok, jeśli nie zostanie zaopatrzony i to dosyć szybko chirurgicznie, prowadzi do zgonu. W owym czasie nie umiano zaopatrzyć tak poważnych urazów żył i tętnic. I Carrel, będąc świadkiem tego wszystkiego, obiecał sobie, że on kiedyś ten problem rozwiąże i rzeczywiście dokonał tego. Macie Państwo po prawej stronie zasady szwu naczyniowego opracowanego przez Carrela. Ten szew naczyniowy, proszę Państwa, oczywiście zrewolucjonizował chirurgię naczyniową. Stało się możliwe naprawy naczyń, przeszczepianie naczyń, wszczepianie protez. Ale przede wszystkim, proszę Państwa, to są wielkie zasługi dla transplantologii, ponieważ przeszczepianie narządu, przeszczepianie serca, przeszczepianie nerek, przeszczepianie wątroby są to właściwie zespolenia żył, tętnic, w przypadku wątroby jeszcze przewodu żółciowego wspólnego, ale tam również stosuje się szew, który przypomina karelowski szew naczyniowy. No niestety, proszę Państwa, nie zdał egzaminu bardzo trudnego, specjalizacyjnego i zniechęcony tym wszystkim wyjechał do Kanady i tam pracując opublikował to swoje osiągnięcie, za które w 1912 otrzymał Nagrodę Nobla. Następnie przeniósł się do USA i współpracował z Charlesem Guthrie'em. To te dwa nazwiska to są początki właśnie transplantologii. W czasie I wojny światowej z kolei współpracował z Henry Dakinem, jest płyn Dakina, teraz już może w mniejszym znaczeniu, ale to był płyn, który miał właściwości antyseptyczne. Dzięki tej współpracy Carrela z Dakinem ten płyn uratował prawdopodobnie też tysiące istnień ludzkich
No, pierwsza wojna światowa, wielkie pola walki, olbrzymie obrażenia, urazy. To wszystko dzięki właśnie tym dwóm ludziom udało się przynajmniej częściowo złagodzić. Następnie pracował również z Charlesem Lindberghiem. To jest bardzo znana postać, lotnik, słynne porwanie jego syna. Do dzisiaj właściwie sprawa niewyjaśniona. Płuco serce. To dzięki tej współpracy mamy płuco serce. To otworzyło drogę do kardiochirurgii potężnej, do przeszczepiania serca. Przecież w tym okresie, kiedy człowiekowi wyjmuje się jego własne chore serce, a oczekuje na przeszczep, musi być czymś to zastąpione właśnie tym aparatem, który oczywiście został już wielokrotnie zmieniony, ale sama idea pochodzi właśnie od Carela. Również był pionierem hodowli komórkowych. To jest, proszę Państwa, rzecz, która dzisiaj się rozwija. My liczymy na to, że będziemy mogli w tym niedoborze tych narządów, które mamy do przeszczepienia, będziemy mogli hodować komórki, hodować narządy i to się dzieje. I tutaj, proszę Państwa, to jest ten jasny okres, jakby można powiedzieć, życia Carela. Niestety, proszę Państwa, w 1935 roku publikuje książkę, która ma polski tytuł Człowiek, istota nieznana, gdzie zawiera szereg kontrowersyjnych, no, z dzisiejszego punktu widzenia, teorii z zakresu eugeniki. Między innymi proponuje zabijanie ludzi, oczywiście winnych tam jakichś zbrodni, w komorach gazowych. No, proszę Państwa, nie minie kilka lat i ten projekt zostanie zrealizowany. Oczywiście nie przez Carela, ale przez hitlerowców. W tym czasie, proszę Państwa, wraca do Francji i zaczyna po zajęciu Francji przez Niemcy współpracę z rządem Vichy. Jak Państwo pamiętacie z historii, Francja była podzielona na strefę okupowaną oraz strefę Vichy, gdzie rządził marszałek Pétain. I to powoduje, że po wyzwoleniu Francji w roku 1944 zostaje oskarżony o współpracę z nazistami. Ma się odbyć jego proces w listopadzie 1944 roku. Niestety Karel nie dożywa tego procesu. Prawdopodobnie cały stres związany z tymi oskarżeniami, czy słusznymi, czy też nie, no nie zostało to do końca i pewnie już nigdy nie będzie wyjaśnione. Umiera. Postać wielka, ale i zarazem tragiczna. I ostatni Nobel za skalpel to Joseph Murray w 1990. Dość długo czekał na tego Nobla, o ile dwaj panowie poprzedni dosyć krótko po swoich odkryciach otrzymali tą nagrodę. Murray dostaje ją w roku 90, a za pracę z roku 1954. Macie Państwo tutaj po stronie prawej dwóch panów siedzących, którzy są do siebie łudząco podobni i tak musi być, bo nie są to bliźnięta jednojajowe. Są to Richard i Leonard Herrickowie. Jeden z nich ma chore nerki, ma nieodwracalną chorobę nerek, drugi ma nerki zdrowe. Otóż Murray na studiach był również doskonałym graczem w baseball i nawet zastanawiał się, czy nie poświęcić swojego życia właśnie temu. Na szczęście dla ludzkości i nauki zdecydował się na medycynę i pracował już pod koniec II wojny światowej jako chirurg plastyczny. Przywożono wówczas z Europy poparzonych żołnierzy i przeszczepiano im skórę. To jest do dzisiaj jedna z metod leczenia bardzo rozległych oparzeń. Jego szef wówczas przypomniał sobie, że kiedyś przeszczepił skórę pomiędzy bliźniętami jednojajowymi i nie było żadnej reakcji odrzucania, ponieważ największym problemem dla Murraya i kolegów jego było odrzucanie tych przeszczepów, które były pobierane od innych osób, a nawet od, czasami od osób, od tej samej osoby, jeśli dochodziło do zakażenia. Natomiast jeśli nie dochodziło do zakażenia, to przeszczepy od innych osób zasadniczo nie przyjmowały się. I Murray pomyślał wówczas, czy tego pomysłu, który podsunął mojego szef, nie zastosować do większych, ważniejszych może narządów, chociaż trudno, to skóra jest niezwykle ważnym narządem. I postanowił właśnie przeszczepić nerkę pomiędzy bliźniętami u panów o nazwisku Herring. I rzeczywiście tak zrobił. Ta osoba, ten bliźniak chory, oczywiście ta nerka nie została odrzucona, przeżył jeszcze 8 lat. Jego brat
przeżył jeszcze bardzo długo, praktycznie umarł w wieku starczym. Następnie, proszę Państwa, Marej nie spoczął na laurach, choćby mógł, i w 1959 roku przeszczepił, proszę Państwa, pierwszą nerkę od osoby niespokrewnionej. Wówczas zastosował 6 merkaptopurynę. To jest jeden ze wczesnych leków immunosupresyjnych. Dwa słowa jeszcze o immunosupresji powiemy. A w 1962 roku pobrał pierwszą nerkę od osoby zmarłej, ponieważ ta w 1959 była pobrana od osoby niespokrewnionej, ale żywej. I również sukcesem. No właśnie, skoro jesteśmy już przy przeszczepianiach, to proszę Państwa, przeszczepianie nerki. Jakie mamy przeszczepiania? Mamy tak zwane przeszczepienia ortotopowe i heterotopowe. Zobaczcie Państwo na ten rysunek. Otóż u góry mamy chore nerki, natomiast na dole mamy nerkę przeszczepioną. I zobaczcie Państwo, że ta nerka jest przeszczepiona w zupełnie innym miejscu. Jest to właśnie przeszczep heterotopowy, czyli w inne miejsce. Dlaczego tak się dzieje? Otóż dlatego, że łatwiej jest zespolić żyłę i tętnicę nerkową z żyłą i tętnicą biodrową. Moczowód po pobraniu jest nieco krótszy, też go łatwiej jest przyszczepić do pęcherza. Natomiast jeśli nerki nie są zmienione nowotworowo, a to się wyjątkowo rzadko zdarza i wtedy się raczej nie przeszczepia, to możemy te nerki zupełnie spokojnie zostawić. Natomiast przeszczepy ortotopowe to są przeszczepy narządów w to samo miejsce, skąd wyjęliśmy, jeśli można tak kolokwialnie powiedzieć, ten narząd chory. Tak? Serce musi być w tym samym miejscu, wątroba musi być w tym samym miejscu. Są to przeszczepy ortotopowe. A te grafty, czyli inaczej tak się nazywa w żargonie medycznym przeszczepiany narząd, mamy autografty, to są od tego samego osobnika. Mam poparzoną na przykład klatkę piersiową, wybuchło coś, poparzyło mi twarz, klatkę piersiową, ale plecy mam zdrowe. W związku z tym mogą mi chirurdzy pobrać fragment skóry z pleców. Tam się jeszcze robić takie siatkowe przeszczepy, także ten powiedzmy 10 na 10 cm fragment skóry się rozszerza, on będzie miał wtedy 30 na przykład na 30, to będzie taka siatka i możemy pokrywać te chore, zmienione urazowo obszary, tak? Czyli to będzie autograft. Allograft najczęściej stosowany przeszczep, dlatego wyróżniłem go innym tutaj kolorem, to jest od obcego osobnika tego samego gatunku, tak? Zmarłego lub żywego. I wreszcie ksenografty, czyli ksenotransplantacja, od osobnika innego gatunku. Cały czas podejmowano próby przeszczepiania nerek od świń czy też innych zwierząt i cały czas, proszę Państwa, są prowadzone prace z zakresu inżynierii genetycznej, aby tak zmodyfikować genetycznie zwierzęta, które hodujemy do przeszczepiania narządów, aby pozbawić je tej immunogenności w stosunku do człowieka. Te prace cały czas trwają, bo cały czas, jak już mówiłem, borykamy się z brakiem narządów do przeszczepienia. No właśnie, i ten czwarty Nobel. Proszę Państwa, bardzo skomplikowane nazwisko. Antonio Cattaneo de Abreu i tak dalej. Nawet nie podejmuję się tego przeczytać. Antonio Moniz. Pod takim nazwiskiem i imieniem najczęściej ten człowiek występuje. Portugalski neurolog, ale i polityk. Był ministrem spraw zagranicznych, proszę Państwa, był delegatem w Portugalii na konferencję pokojową w Wersalu po I wojnie światowej. Również pionier angiografii mózgu i psychochirurgii. No właśnie, i o tej psychochirurgii za chwileczkę sobie powiemy. Proszę Państwa, w latach 30. na podstawie obserwacji Johna Faltona z szympansami zauważono, że jeżeli wytnie się albo przetnie się drogi łączące płaty czołowe mózgu z pozostałą częścią mózgowia, te zwierzęta stawały się łagodniejsze, bardziej skłonne do współpracy. No i stąd już krok do takich zabiegów u ludzi. To były inne czasy, proszę Państwa. Zgody komisji etycznych i tak dalej. Naukowiec był, no nie chciałbym powiedzieć bardziej wolny, bo to nie będzie dobre słowo, ale mógł sobie na więcej wówczas pozwolić. I proszę Państwa, pojawiły się zabiegi lobotomii u ludzi.
Pierwszą wykonano chemiczną, czyli nie przecinano dróg, tylko chemicznie uszkodzono drogi łączące płaty czołowe u 63-letniej osoby ze schizofrenią. Według psychiatrów jej stan uległ poprawie. Leukotomia z kolei to było przecięcie dróg nerwowych z płatów czołowych, czyli właściwie było to to samo, tyle że bez wycinania tych płatów. Natomiast wyniki odległe były już bardzo wątpliwe. Pojawiły się otępienie, padaczka, dezorientacja. Natomiast wskazania do lobotomii były bardzo szerokie. Psychiatrzy podchwycili tą metodę. Wskazania były szerokie, często bez zgody pacjentów. No, również na przykład uważano, że homoseksualizm można leczyć tą metodą. W Polsce wykonano, proszę Państwa, o dziwo 157 takich zabiegów. Następnie wprowadzono leki nowoczesne, na owe czasy, chociażby chlorpromazyna, która całkowicie zmieniła obraz psychiatrii. Ale sławne osoby takie jak Eva Peron czy Rosemary Kennedy, siostra Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, osoba, która była ukrywana przez rodzinę Kennedy, również miała taki zabieg zrobiony. Mamy nawiązania w literaturze i w sztuce do właśnie lobotomii, w sztukach Tennessee Williamsa, w poezji Sylwii Plath, a także w filmie Milosza Formana Lotne kukułczym gniazdem. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jest taka scena ostatnia, kiedy McMurphy wraca z skądś tam, jak się okazuje, ze szpitala, gdzie wykonano mu lobotomię, ma rzeczywiście bliznę tutaj na czole i ten wódz indiański Brandon widzi, że to już nie jest ten sam człowiek. Ten, który walczył o ich wolność, nagle jest kukłą po prostu i on go zabija, uważając go, że to już nie jest ten sam człowiek. No, przejmująca scena, ale nawiązania w literaturze i sztuce są. Proszę Państwa, chyba nie ma odkrycia w medycynie, obojętnie czy nagrodzonego Nagrodą Nobla, czy też nie, które by nie miało wpływu na chirurgię. Tu wybrałem oczywiście sobie kilka takich odkryć, bardzo subiektywnie wybrałem to. Mamy odkrycie insuliny. Właśnie pan Banting, 32-letni czy 35-letni laureat Nagrody Nobla, mający w tej strzykawce insulinę, tak? Odkrycie insuliny pomogło nam regulować cukrzycę. Na pewno zmieniło to chociażby obraz miażdżycy, stóp cukrzycowych, czyli tego wszystkiego, z czym się borykamy zresztą do dzisiaj. Wtedy jedyną metodą była amputacja. Dzisiaj dobre prowadzenie cukrzycy zapobiega tej amputacji albo bardzo, bardzo, bardzo ją odwleka. Tak? Czyli takich przykładów tutaj można by powiedzieć. Odkrycie rentgena, przypadkowe odkrycie. W jednym z moich poprzednich wykładów, jeśli Państwo zechcą, można zajrzeć do archiwum, gdzieś tam na YouTube ten wykład jest. Przypadkowe odkrycie promieni rentgena. Pierwszy Nobel z dziedziny fizyki z 1901 roku. Po prawej stronie zdjęcie ręki żony rentgena z pierścionkiem. Podobno kiedy zobaczyła to zdjęcie, powiedziała, że już nigdy nie pozwoli na coś takiego, ponieważ zobaczyła własną śmierć. Jakie zastosowanie? No proszę Państwa, olbrzymie. Przecież większość z nas miała kiedyś wykonywane zdjęcia rentgenowskie. Czy obojętnie, czy przy urazie, czy zdjęcia przeglądowe klatki piersiowej. Tutaj mamy panią, która miała prawdopodobnie uraz stopy i ma właśnie wykonywane zdjęcie. Natomiast tutaj te strzałki, nie wiem, czy to jest tutaj widoczne, pokazują po prawej stronie, gdybyście Państwo spojrzeli na ten obraz klatki piersiowej. Po prawej stronie, a właściwie jest to lewa strona, tak, bo patrzymy jakby tak patrząc na człowieka, tak, bo widzimy serce jest bardziej po lewej stronie, ale po prawej, zobaczcie Państwo, że po tej lewej stronie ten obraz jest jakby wypełniony między żebrami. Natomiast te strzałeczki pokazują, za tymi strzałeczkami w prawo jest pusto, ponieważ tam jest powietrze, ponieważ dostało się powietrze do klatki piersiowej i płuco się zapadło, jest to tak zwana odma. Nie wiem, czy Państwo pamiętają taki film, również był ścigany z Harrisonem Fordem. Harrison Ford próbuje się dostać do szpitala, bo on tam chce coś sprawdzić, prawda, kto go tam mordował i dlaczego. I udaje sanitariusza i każą, i nagle przyjeżdża jakiś chłopiec z wypadku i ktoś tam mówi, bierz go tam i zawieź go do rentgena. I Harrison Ford, z lekarzem, bierze zdjęcie,
patrzy na to zdjęcie i widzi, że jest odma i krzyczy natychmiast na salę operacyjną. Trzeba właśnie zauważył tą odmę, państwo też już ją teraz zauważyli, tak? Tutaj z kolei, proszę państwa, mamy strzałkę po lewej stronie, mamy taką czarną strzałkę i nad tą strzałką taki półksiężyc ciemny. Co to jest? Proszę państwa, to jest powietrze w jamie otrzewnej. Proszę zwrócić uwagę, że po lewej stronie, czyli po prawej znowu, tak, mamy też coś takiego, ale to jest bańka gazowa żołądka tak zwana, tam jest żołądek. Natomiast po prawej stronie nie powinno być tego powietrza, to powietrze jest między wątrobą a przeponą, to znaczy, że mamy gdzieś dziurę, krótko mówiąc, w przewodzie pokarmowym, w żołądku albo w jelitach. Po prawej stronie z kolei mamy, proszę państwa, badanie przeglądowe z barytem i widzimy, że to jelito jest takie koralikowate, to są tak zwane uchyłki i to samo mamy, za chwilę o tym badaniu powiemy, w obrazie tomografii komputerowej też mamy obraz uchyłków. Proszę państwa, oczywiście setki tysięcy różnych chorób, które można, i stanów patologicznych, które można diagnozować za pomocą promieni rentgena i dodatkowo kontrastów różnego rodzaju, to wszystko do dzisiaj działa. Promieniotwórczość odkryta przez Henri Becquerela, Piotra i Marię Curie, też przypadkowe odkrycie. Sole radu postawione przez Becquerela gdzieś w pobliżu kliszy fotograficznej zaczerniły ją. Tutaj mamy właśnie ten obraz tej zaczernionej kliszy. I on stwierdził, że mimo tego, że ta klisza była w folii jakiejś, te promienie się tam przedostały. Odkryto nowe promieniowanie. Dzisiaj, proszę państwa, bez tego promieniowania nie wyobrażamy sobie medycyny, tak? Co my tutaj mamy, proszę państwa? Mamy scyntygrafię, tak? Widzimy guzek tarczycy. Mamy badanie tak zwanej pozytonowej tomografii emisyjnej. To jest z kolei badanie, gdzie podaje się znakowaną glukozę w celu detekcji przerzutów. Dlaczego? Ponieważ glukoza jest wykorzystywana przez komórki szybko dzielące się. Do komórek szybko dzielących się należy również nowotwór, więc jeżeli gdzieś mamy szybki metabolizm, tam ta glukoza się znajdzie. Tutaj widzimy, proszę państwa, taki duży obszar żółty. To jest pęcherz moczowy, to jest wszystko w porządku, ponieważ ta glukoza jest z moczem wydalana. Ale tutaj widzą państwo wątrobę tutaj tego człowieka, jest usiana niestety zmianami przerzutowymi. Dzięki temu badaniu zwanemu skrótowo PET możemy takie zmiany wykrywać. Oczywiście, proszę państwa, jak wiemy, Maria Skłodowska-Curie otrzymała dwukrotnie Nagrodę Nobla za promieniotwórczość oraz za odkrycie polonu. Radioterapia, czyli kiedyś zwana kiriterapią, tak? Czyli naświetlania tak zwane wykorzystujące zjawisko promieniowania. Teleradioterapia, czyli z daleka, brachyterapia, czyli do miejsca chorego, do guza wkładamy izotop promieniotwórczy i on niszczy jakby w miejscu ten guz. Oczywiście może być ona lecznicza, a może być paliatywna, czyli tylko taka łagodząca objawy. Są oczywiście skutki uboczne. Może być tak zwana radioterapia neoadiuwantowa, czyli poprzedzająca zabieg. Mamy bardzo duży guz nowotworowy, który jest poza zasięgiem chirurgii. Po jego naświetleniu ten guz ulega zmniejszeniu i wtedy możemy go operować. I adiuwantowa, odwrotnie, zoperowaliśmy guz, ale podejrzewamy, że mogły zostać jakieś komórki nowotworowe w tym miejscu i to miejsce po wyjęciu tego guza naświetlamy. Wspomniałem, że Moniz był jednym z pionierów angiografii mózgu, a zaczęło to się wszystko trochę wcześniej. Proszę państwa, Werner Forssmann, który otrzymał Nagrodę Nobla w 1956 roku, w 1929, pracując w Eberswalde, wprowadził sobie do żyły, tutaj na ramieniu, cewnik, a następnie przez ten cewnik wprowadził do serca swojego. Znowu z jednym moim jest taki wykład mój poświęcony eksperymentom na samym sobie, polecam państwu. Wspominam tam również o Forssmanie. Podał kontrast i wykonał zdjęcia rentgenowskie.
I okazało się, że jest cieniowanie w sercu, prawda? Że to serce można oglądać zupełnie inaczej. Wyrzucono go za to z pracy, proszę Państwa, nawet dwa razy jeszcze z kliniki Charité został również wyrzucony. Niestety, no, czasy były jakie były. Zapisał się do NSDAP, w procesie denazyfikacji został zesłany do jakiegoś małego miasteczka gdzieś w Niemczech. Tymczasem dwóch panów, którzy pracowali również w Stanach Zjednoczonych nad podobnymi problemami, dostało Nagrodę Nobla, ale powiedzieli, że to jednak Forsman jest pionierem tego i otrzymał tą nagrodę razem z nimi. I tutaj mamy właśnie tą publikację. Widzą Państwo, jak on sobie wprowadza ten rzeczewniczek do ramienia i serce, które jest tutaj już uwidocznione na tym zdjęciu rentgenowskim. Proszę Państwa, bez prac Forsmana współczesna kardiologia czy kardiochirurgia, czy tak zwana chirurgia endowaskularna by nie istniała. Tutaj mamy stenty, tak? Widzimy po prawej stronie naczynie wieńcowe, zwężone, wprowadza się taki stent. Ja zawsze tłumaczę, że to przypomina, moja mama kiedyś sobie nawijała włosy na takie właśnie rurki, to tak trochę przypomina, tak? Te stenty się wprowadza w formie zwiniętej, one się następnie rozszerzają, mają pamięć taką tego kształtu, rozszerzając jednocześnie naczynia. To jest operacja, która ratuje życie ludziom ze zwężonymi naczyniami wieńcowymi, a po prawej stronie, czyli po lewej Państwa, cała pracownia właśnie hemodynamiczna, pracownia kardiologiczna, tej kardiologii inwazyjnej, która w tej chwili się tak rozwija, że ja już nie jestem w stanie nawet Państwu opowiedzieć jednej trzeciej tego, co tam się dzieje. W każdym razie to jest jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin medycyny. Dzięki Forsmanowi. Frank McFarlane Barnett i Peter Medawar, Nobel 60. Za co ci panowie dostali tego Nobla? Otóż, proszę Państwa, wróćmy do tych przeszczepów, tak? Pamiętacie Państwo, że ten pierwszy przeszczep nerek był między bliźniętami jednojajowymi, które są genetycznie identyczne. Czyli to jest tak jak jeden organizm. Tam nie będzie odrzucania, ale no, ile osób ma brata bliźniaka lub siostrę bliźniaczkę? Bardzo mało. I jeszcze dodatkowo jest chory, dodatkowo wymaga przeszczepienia. No to jest naprawdę dosyć rzadkie. W związku z tym te alloprzeszczepy, czyli od obcej osoby tego samego gatunku, jeśli nawet ja bardzo kocham moją żonę, moją córkę, czy mojego kuzyna, czy kuzynkę, to nadal no jesteśmy, no, w stosunku do córki to już jest pewien powiedzmy genetyczny link, natomiast żona to była obca osoba, którą ja kiedyś poznałem gdzieś tam, mimo tego, że się bardzo lubimy, no genetycznie jesteśmy dla siebie obcy, tak? Więc nawet gdybym oddał żonie moją nerkę, no to żona będzie musiała brać immunosupresję, czyli cały zestaw leków, który spowoduje, że to odrzucanie będzie mniejsze. Organizm nasz każde obce białko traktuje jako obce, tak? I zaczyna z nim walczyć. To jest bardzo dobre, bo walczymy z wirusami, z bakteriami, innymi ciałami obcymi. Tu byśmy chcieli, żeby było inaczej, żeby to się przyjęło, tak? No i ci panowie rozpoczęli właśnie pracę na ten temat. I tu widzimy, proszę Państwa, ostre odrzucanie wątroby, tak? Jak to wygląda? To jest dość skomplikowany schemat. W każdym razie przeciwciała, które są produkowane natychmiast przez organizm, powodują, że dochodzi do wykrzypiania w małych tętniczkach. Tam się gromadzą płytki, powstaje skrzypina, niedokrwienie narządu i odrzucanie. Oczywiście odrzucanie może być ostre, przewlekłe. Jest to bardzo skomplikowany proces. Nie będę go tutaj teraz Państwu szerzej objaśniał. Niemniej jest to olbrzymi problem. Gdyby nie immunosupresja, żadnych narządów, tak? I tu widzą Państwo po prawej stronie tą kaskadę całą tych rzeczy. Tam są setki lub tysiące różnego rodzaju substancji, które biorą w tym i komórek, które biorą w tym udział. Natomiast, proszę Państwa, powstał problem, czy my jesteśmy w stanie na to wpłynąć. I właśnie Medawar i Barnett w swoich pierwszych pracach udowodnili, że tak, ponieważ jeśli w fazie embrionalnej wszczepimy komórki odmienne immunologicznie do embrionu, to nie powinna się rozwinąć odpowiedź przeciwciał przeciwko antygenowi tych komórek, gdy zwierzę osiągnie dojrzałość. Ono już będzie traktowało
to jak te komórki obce jako swoje, tak? I to Medawar udowodnił to eksperymentalnie, wszczepił obce, w cudzysłowie, splenocyty, czyli komórki śledzione do macicy myszy i rzeczywiście udowodnił, że tak jest. I następnym krokiem, proszę Państwa, już będzie tworzenie leków immunosupresyjnych, które stosujemy do dzisiaj coraz oczywiście z większym skutkiem. Tutaj mamy dwóch panów, pana Hounsfielda i pana McCormacka. Ja zawsze mówię, że pan Hounsfield jest trochę podobny do inżyniera Karwowskiego z filmu 40-latek. No, przynajmniej mnie się tak kojarzy. Ci panowie z kolei, proszę Państwa, prowadzili tomografię komputerową. Zdjęcia, które Państwo przed chwilą widzieli, to są zdjęcia płaskie. To są tak zwane prześwietlenia, tak? Natomiast, proszę Państwa, tomografia pochodzi od słowa tomos, cięcie albo sekcja. Tak, pamiętajcie, są na przykład tomy encyklopedii. Encyklopedia składa się z 15 tomów, tak? Czyli jakby została pocięta, tak? Na takie kawałki, tak? Tomy jakiejś powieści. Z kolei Demokryt z Abdery uważał, że, zresztą słusznie, że świat jest zbudowany z atomów. Atomos to jest niepodzielny. No, on uważał, że to jest najmniejsza cząstka, która już jest dalej niepodzielna. Okazało się później, że nie miał racji, bo tam są jeszcze neutrony, protony, elektrony i tak dalej. Ale atomos to z kolei niepodzielny. I grafę, czyli piszę, tak? Czyli jest to jakby składanie obrazów z pociętych części. I proszę zwrócić uwagę, po lewej stronie jest klasyczny aparat rentgenowski. Po prawej stronie aparat tomografii komputerowej. Tam jest prześwietlenie. Kładziemy człowieka na ten stół, promienie przechodzą, na dole jest, kiedyś była klisza fotograficzna, teraz są różnego rodzaju urządzenia elektroniczne, które odczytują to. A tutaj, proszę Państwa, człowiek jakby wjeżdża w ten okrąg i co się tam dalej dzieje? Proszę zobaczyć, jest lampa rentgenowska, wiruje wokół człowieka i w ten sposób robi zdjęcia, a ten człowiek się przesuwa. Czyli tak jakbyśmy kroili, nie wiem, kiełbaskę czy coś takiego i te obrazy powstają. Proszę Państwa, sam pomysł tomografii powstał już w latach 20. ubiegłego wieku, natomiast nie było urządzenia, które by tak wielką ilość informacji potrafiło zczytać i przetworzyć je na obraz. Dopiero komputery to potrafiły, stąd też tomografia komputerowa. Tak? To jest dość skomplikowany, analiza tak zwana transformata Fouriera, która dzięki której właśnie odczytujemy te obrazy. One są w skali szarości, tak? I to są tak zwane jednostki Hounsfielda. Radiolodzy określają, że mamy do czynienia na przykład ze zbiornikiem płynowym, który ma tam tyle a tyle jednostek Hounsfielda. I teraz na podstawie tej szarości tych jednostek, czy to jest krew, czy to może jest płyn surowiczy, a może jest to na przykład płyn ropny i tak dalej. Już potrafimy na podstawie samych tych obrazów, tych jednostek Hounsfielda i skali szarości to określić, tak? Ale proszę Państwa, oczywiście musi być też ochrona radiologiczna, ponieważ dawka promieni, którą otrzymuje człowiek w czasie tego badania jest dosyć istotna, więc nie możemy wykonywać na przykład komuś codziennie czy co dwa dni tomografii komputerowej, więc musimy używać innych metod, jak chociażby ultrasonografii, no ale jakby nie czas o tym, żeby o tym mówić. Tak? I tu mamy, proszę Państwa, obrazy tomografii. Po prawej stronie jest to przekrój czaszki. Widzimy struktury mózgu i widzimy guz mózgu. Tak? W tej części centralnej dość wyraźnie jest on widoczny. Natomiast po stronie lewej ten taki podługowaty twór, który Państwo widzą, to jest trzustka. To jest trzustka. Trzustka jest doskonale widoczna właśnie w tomografii komputerowej, bo w ogóle ona jest dość głęboko położona, czyli na przykład ultrasonografii trudno ją zobaczyć, ponieważ oddzielają ją jelita. Są specjalne metody tak zwane endoskopowej ultrasonografii, gdzie się podchodzi przez dwunastnicę do trzustki, troszkę lepiej wtedy ją widać, ale tomografia jest bardzo dobrym badaniem. I taki biały guzek, który wskazuje strzałka, jest to guzek, akurat to jest insulinoma, czyli to jest taki guz wychodzący z tych komórek trzustki, które produkują insulinę, przy czym
ten guz produkuje tej insuliny tak dużo, że ludzie mają spadki poziomu glukozy we krwi aż do omdlenia, tak? I to jest takie typowe, prawda? Że nagle ci ludzie mdleją, mają bardzo, bardzo niski cukier, nie wiadomo co się dzieje, tak? Potem badanie, usunięcie tego guzka, one są przeważnie, no to jest pewna złośliwość, ale to one nie dają przerzutów, a jeśli to bardzo późno, praktycznie tą chorobę leczy. No i proszę Państwa, możemy wykonywać takie rekonstrukcje tutaj 3D, dzięki tym informacjom, które ten komputer, nazwijmy to kolokwialnie, zdjął, tak? I proszę Państwa, po Państwa lewej stronie widzicie Państwo uszkodzenie miednicy. Zobaczcie Państwo, panewka lewego stawu biodrowego jest kompletnie rozwalona, tak? Ta główka stawu wchodzi jakby do wnętrza miednicy, a tu z kolei po prawej stronie widzą Państwo poszerzoną aortę, tak? To jest tętniak aorty. To jest tętniak aorty, który jest w tym odcinku podnerkowym, tak? A po prawej i po lewej mamy tętnice biodrowe. Ta lewa tętnica też jest zmieniona tętniakowato. To jest podstawa do pewnych działań, które koledzy chirurdzy naczyniowi robią, na przykład działań endowaskularnych. Także widzą Państwo, badanie rzeczywiście bardzo przydatne. No, współczesna chirurgia absolutnie bez tego badania nie istnieje. Badanie trochę podobne, aparat trochę podobny, gdyby ktoś nieznający się, tak powiem, na rzeczy zobaczył urządzenie do tomografii i do magnetycznego rezonansu jądrowego, by Państwa powiedział, że to jest to samo urządzenie, a nie do końca jest to prawda. Proszę Państwa, to jest urządzenie i technika, gdzie przyznano 5 nagród Nobla. Za chwilę o nich powiemy. Natomiast w ogóle, proszę Państwa, tutaj jest bardzo długa historia, ponieważ pierwszego Nobla otrzymał ONS w 1913 za elektromagnes nadprzewodnikowy. Taki elektromagnes nadprzewodnikowy nie mógłby istnieć, gdyby nie odkrycie Olszewskiego i Wróblewskiego skroplenia gazów, ponieważ te urządzenia pracują w niezwykle niskich temperaturach. Tam musi być minus prawie 200, prawie zero absolutne, a takie temperatury tylko zapewnia nam ciekły tlen czy ciekły azot. Następnie, proszę Państwa, Joseph Larmor daje podstawy teoretyczne zjawiska rezonansu magnetycznego. Damadien identyfikuje różnicę pomiędzy obrazem tkanki nowotworowej a zdrowej w rezonansie. To były badania oczywiście eksperymentalne na fragmentach tkankowych, jeszcze nie na całym człowieku. Następnie Peter Mansfield uzupełnia zjawisko rezonansu przez zmienne pole magnetyczne. I to już otwiera możliwość skonstruowania urządzenia właśnie takiego, które jest po stronie prawej, czyli urządzenia do badania rezonansu magnetycznego. To zjawisko zostaje odkryte w 1946 niezależnie przez Blocha i Persela. Oni obaj otrzymują w 1952 roku Nagrodę Nobla. To były oczywiście prace teoretyczne, tak? W pracowniach fizycznych w owym czasie istniały już urządzenia rezonansu magnetycznego, ale do badania różnego rodzaju próbek, bo nie tylko zjawiskiem rezonansu badamy ciało człowieka, ale badamy również inne ciała stałe czy ciecze dla potrzeb chemii, dla potrzeb fizyki. Richard Ernst, który otrzymał nagrodę w 1991, pokazał, jak wykorzystać zmienność czasów relaksacji do uzyskania obrazów dwuwymiarowych i to już dalej pchnęło, że tak powiem, tą drogę do wytworzenia urządzenia. A troszeczkę wcześniej Ernst, wspomniany już, i Anderson zaproponowali również wprowadzenie tej transformaty Fouriera do analizy obrazów NMR. I proszę Państwa, Lauterbach opisuje technikę łączącą rezonans właśnie ze zmiennym polem magnetycznym, nazywając ją zeugmatografią. Wymiarkowany już Damadien w 1977 roku konstruuje pierwszy skaner rezonansu magnetycznego dla całego ciała. I proszę Państwa, ten człowiek został pominięty w przyznaniu Nagrody Nobla.
która jakby ukoronowała, ta ostatnia nagroda, całe prace związane z rezonansem magnetycznym. Za chwilę jeszcze o tym powiem. Teraz proszę Państwa, zobaczcie Państwo, tutaj jest obraz rezonansu magnetycznego. On jest trochę podobny do obrazu tomografii komputerowej, ale powstaje na zupełnie innej zasadzie. Tu nie ma promieni X. I tu widzą Państwo wpuklanie się jądra miażdżystego z krążka międzykręgowego do kanału kręgowego i ucisk na rdzeń kręgowy, czyli tak zwaną popularną rwę kulszową. Tak? Właśnie do analizy centralnego układu nerwowego to urządzenie jest niezwykle, niezwykle ważne. No właśnie, ci dwaj panowie dostali w 2003 roku Nagrodę Nobla. Lauterbourg i Mansfield otrzymują tę nagrodę, Damiana pominięto. No, wzbudziło to duże kontrowersje, ponieważ jego zasługi były olbrzymie, no ale cóż, Komitet Noblowski ma swoje prawa. I proszę Państwa, zbliżając się już do końca, co łączy Chełmno po stronie prawej, tam Państwo widzą ratusz Chełmie i pana w mundurze generalskim, z tymi dwoma panami po stronie lewej, którzy urodzili się i pracowali w Australii. Ci panowie to Barry Marshall i Robin Warren, którzy otrzymali w 2005 roku Nagrodę Nobla za odkrycie również przypadkowe, i znowu zachęcam Państwa do obejrzenia tego wykładu o przypadkowych odkryciach. Odkryli, proszę Państwa, bakterię, która się nazywa Helicobacter pylori, która powoduje powstawanie wrzodów żołądka, przewlekłych stanów zapalnych, a również nowotworów. Natomiast ten pan po stronie prawej w mundurze generalskim to nikt inny jak Ludwik Rydygier, nasz słynny chirurg, który w roku 1881 w Chełmie nad Wisłą wykonał pierwszą na świecie resekcję żołądka z powodu choroby wrzodowej. Czyli mamy rok 1881, Marshall i Warren w 1882 roku odkrywają tą bakterię. 100 lat, mniej więcej 101 lat różnicy, proszę Państwa. Odkrycie Marshalla i Warrena bardzo ciekawe, można by długo o nim mówić, jak oni do tego doszli, jak wypełnili tak zwane postulaty Kocha. Ktoś Państwa jest zainteresowany, jeszcze raz zachęcam do tego obejrzenia tego wykładu. Proszę Państwa, to całkowicie zmieniło nasze podejście do leczenia choroby wrzodowej. Leczymy ją obecnie antybiotykami i lekami zmniejszającymi wydzielanie kwasu solnego. Czyli można powiedzieć, że troszkę ci panowie nam, chirurgom, zabrali chleba, ale tylko i wyłącznie dla dobra pacjentów. Natomiast, proszę Państwa, dzisiaj leczymy oczywiście nadal chirurgicznie żołądek, leczymy też chorobę wrzodową, ale bardziej powikłania, krwawienia, perforacje, które Państwu pokazywałem poprzednio tam na tym zdjęciu, a także, proszę Państwa, oczywiście nowotwory, czyli nadal mamy trochę pracy z tym żołądkiem i nawet się cieszymy, że możemy tabletkami wyleczyć chorobę wrzodową. No właśnie, tutaj mamy koniec pewnej ery, zmiana paradygmatu, 21 listopad, czyli to właściwie niedawno nam minęła rocznica kolejna wykonania tej pierwszej operacji. Tu macie Państwo obraz pędzla Wyczółkowskiego zatytułowany Ludwik Rydygier i jego uczniowie. On wisi w Muzeum w Bydgoszczy. Po lewej zaś stronie ta bakteria odkryta przez Marshalla i Warrena. Proszę Państwa, Sztokholm oczywiście czeka na młodych naukowców, którzy będą badali rzeczy również związane z medycyną. Prawdopodobnie wręczy już im tą nagrodę następczyni szwedzkiego tronu, czego oczywiście wszystkim tu obecnym, chociaż nie wiem, czy ktoś z nas tutaj tak nielicznej grupki dostanie Nagrodę Nobla, a przede wszystkim tych Państwa, którzy być może słuchają nas przez internet, czego Państwu oczywiście życzę. Dziękuję Państwu za uwagę, ale jeszcze pozwolą Państwo to, o czym mówiłem, o środach medycznych. Proszę Państwa, środy medyczne powstały dlatego, że ja miałem szczęście do nauczycieli. Ja miałem szczęście do nauczycieli i w podstawówce, i w liceum, i na studiach. I kiedy byłem w liceum, moja pani od biologii powiedziała, że są takie wykłady, pan profesor Naremski je prowadził,
I tam może byśmy sobie, ci, którzy są zainteresowani biologią, poszli. I proszę Państwa, ja tam poszedłem, byłem oczarowany tymi wykładami. Wielu rzeczy się tam dowiedziałem. Pomyślałem sobie, że może kiedyś coś takiego zrobię. I zrobiłem. Po 30 paru latach zaczęliśmy robić środy medyczne. Ale dzisiaj jest szczególny dzień, ponieważ tutaj na sali jest osoba, która jest bardzo ważna w moim życiu. Pani Wrzesińska. Pani, która nauczyła mnie czytać i pisać. Proszę Państwa, to jest zdjęcie mojej pierwszej klasy. Ten chłopczyk, który tak trzyma rączkę, to jestem ja. Pani jest tam w rogu. Dziękuję bardzo. Gdyby nie moi nauczyciele, tacy jak pani, ja bym tutaj nie stał przed Państwem. Ja mam nadzieję, że te osoby, które słuchają tego wykładu, być może będą kontynuowały to, co ja tutaj robię, i wszyscy moi koledzy ze środy medycznej, bo po to to robimy, żeby wiedza medyczna, ta prawdziwa wiedza medyczna, to nie jest kanał YouTube, z którego korzystamy dzisiaj w celach bardzo dobrych, ale na tym kanale są również pokazywane głupoty. Nie oglądajcie Państwo głupot. Miejcie takich nauczycieli, jak ja miałem, i oglądajcie takie wykłady jak ten. Dziękuję. Drodzy Państwo, czy macie może jakieś pytania tutaj osoby na sali, bo w internecie pytań na razie nie ma. To może poczekajmy chwilę, bo ja za chwilę postaram się Panią też pokazać. Powiedzmy to do mikrofonu. Tak. Ja też miałam szczęście do wybitnych uczniów. Już w klasie pierwszej wiedziałam, że rośnie przyszły naukowiec, i pana profesora mami powiedziałam, to przyszły profesor, z czego była bardzo uradowana i powiedziała, oby tak się stało. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Państwa, nie chodzi może o tytuły, ale chodzi o to, żebyśmy się wzajemnie od siebie uczyli dobrych rzeczy, mądrych rzeczy, które są ważne, bo niestety media, z których korzystamy, w tej chwili też korzystamy z internetu, to jest bardzo dobra rzecz, ale to przypomina autostradę. Autostrada to też jest bardzo dobry wynalazek, ale jak się jedzie autostradą pod prąd, to można naprawdę narobić dużego bałaganu. Dlatego powinniśmy umieć, to jest bardzo trudne, rozróżnić to, co jest ważne, to, co jest prawdziwe, a to, co jest głupotą. Ja muszę powiedzieć, że jestem przerażony tym, co się dzieje w tej chwili w mediach społecznościowych, jakiego typu głupoty są tam publikowane. To jest przerażające, tak, że szczepionki zawierają jakieś chipy i tak dalej. No, ja już pomijam, że przeciętnie zdrowy psychicznie człowiek nie powinien to odrzucić już na dzień dobry, bo to jest w ogóle niemożliwe, ale to istnieje, to istnieje. I będzie z tym duży kłopot, będzie z tym duży kłopot, i no, mamy taką odtrutkę tutaj. Bardzo Państwu dziękuję jeszcze raz. My również bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. 26 stycznia 2022 roku zapraszamy na wykład Internet jako źródło informacji medycznej, zagrożenia i konsekwencje, który wygłosi doktor habilitowany Marek Foksiński, profesor UMK. Życzymy Państwu miłego wieczoru i do zobaczenia na kolejnej medycznej środzie.